Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maria, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś ksiądz Franciszek Blachnicki, wychowawca ludzi wolnych. W naszym studiu zapowiadany pan dr Robert Derewenda, ale jest też drugi gość. Cieszymy się bardzo, że panowie dotarli do studia, że poświęcą nam trochę czasu. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wspomniany dr Robert Derewenda, historyk, to wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, ale przede wszystkim dyrektor Instytutu imienia księdza Franciszka Blachnickiego. Tak, bardzo mi miło. I drugim gościem jest pan Adam Tatarzyński, katecheta i animator ruchu Światło Życie. Szczęść Boże, alleluja. Może od tego, bo panowie też macie doświadczenie ruchu Światło Życie, bo mamy o wielkim człowieku powiedzieć, z pewnością ci, którzy nas słuchają czy oglądają, jeżeli mieli doświadczenie tej wspólnoty ruchu Światło Życie w Kościele, czy może nawet w ten sposób kształtowali swoje życie, to młodzieńcze, czy później dorosłe w oazie rodzin, mogliby wiele powiedzieć, czy ile zawdzięczają charyzmatycznemu księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, a wasze doświadczenie, od ilu lat jesteście w ruchu Światło Życie? Ja sam formuję się od czasów licealnych, także już wiele lat rzeczywiście, najpierw w grupie młodzieżowej, potem w grupie studenckiej, no i potem w domowym kościele, już rzeczywiście w tym życiu dorosłym. Myślę, że to jest fenomenem ruchu Światło Życie, że nie tylko był stworzony w czasach, kiedy żył ksiądz Franciszek Blachnicki, ale dzieło wyrosło i dzieło rzeczywiście działa dzisiaj, tak? Czyli ten ruch Światło Życie rozwija się i gromadzi nowe osoby, gromadzi wielu nowych członków właśnie we współczesnym świecie. A jak to się stało, że pan trafił do instytutu, jeszcze został dyrektorem, został pan wybrany? No to cała historia. Kiedy byłem studentem, zainteresowałem się historią ruchu Światło Życie, byłem studentem historii i postanowiłem pracę naukową napisać na ten temat, pracę magisterską. Kiedy dotarłem do archiwum ruchu Światło Życie, okazało się, że tam jest bardzo poważna potrzeba uporządkowania materiałów. Najpierw pracowałem tam jako wolontariusz, potem otrzymałem propozycję pracy w tym archiwum. No i rzeczywiście podjąłem pracę, potem zostałem dyrektorem tego archiwum, rozpocząłem współpracę też z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. No i archiwum jest częścią Instytutu imienia księdza Franciszka Blachnickiego, bo ten instytut składa się z dwóch działów, z archiwum właśnie głównego ruchu Światło Życie i z wydawnictwa Światło Życie, które wydaje książki głównie poświęcone myśli właśnie księdza Franciszka Blachnickiego, książek związanych oczywiście z całym tym dziełem, z charyzmatem ruchu Światło Życie i z czasem zostałem też wybrany na dyrektora Instytutu imienia księdza Franciszka Blachnickiego. Dziękuję. A pan, panie Adamie? Moja przygoda z ruchem Światło Życie zaczęła się bardzo dawno temu. W roku 1987, to jest rok śmierci ojca księdza Franciszka Blachnickiego, ja jadę na swoją pierwszą oazę Dzieci Bożych. Jestem wtedy małym dzieckiem, ale to jest doświadczenie, które zmieniło moje postrzeganie i Pana Boga, i wiary, religijności. I od tego momentu rozpoczęła się moja formacja. Dzisiaj jestem mężem, ojcem trójki dzieci, jestem w domowym kościele i księdza Franciszka Blachnickiego z całą świadomością mogę nazwać ojcem, jeżeli chodzi o moje rozumienie, poznawanie Pana Boga i Kościoła. Tak też zerknąłem na życiorys księdza Franciszka Blachnickiego właśnie na stronie Instytutu. Myślę, że każdy, kto wejdzie na tą stronę, może chociażby zobaczyć niesamowite, jak ten człowiek wiele też i przecierpiał, jak wiele miał takich trudnych, bo przecież nawet na karę śmierci w obozie koncentracyjnym. Nieraz to jest nie do wyobrażenia, ile mógł skazany, prawda, nie jeden raz, można powiedzieć, na więzienie, na prześladowanie, a jednak nawet w tej trudnej sytuacji, kiedy był w więzieniu, kiedy był ze skazańcami, kiedy miał tę świadomość, że no, może nie wyjść, powiedział, że wszystko chce postawić na Jezusa. Zmieniło się też jego widzenie świata, też i siebie samego. No i rozpoczął taką ogromną pracę dla człowieka. Co was tak najbardziej też może ujmuje? Bo dziś mamy mówić o ludziach wolnych, o wolności. Myślę, że też możemy do tego widzenia, tego jak ksiądz Franciszek to widział i dlaczego podjął taką pracę u podstaw, dlaczego tak wiele był w stanie zaproponować, co was jakoś tak najbardziej w nim buduje, co jakoś tak ujęło? Myślę, że przede wszystkim to, że ksiądz Franciszek Blachnicki budował środowisko ludzi. Sam był przed wojną harcerzem, potem będąc już człowiekiem dorosłym,
dostrzegł to, że harcerstwo właśnie ukształtowało jego charakter, że jako człowiek młody otrzymywał pewne wyzwania, które stawiało właśnie harcerstwo. Harcerstwo oparte przed wojną ściśle na programie, na nauczaniu Kościoła, na tym wszystkim, co wypływało z Ewangelii. I ksiądz Blachnicki również po wojnie, kiedy już został księdzem, chciał również kształtować młode pokolenia w pewnym duchu, w pewnych ideałach, na wzór właśnie przedwojennego harcerstwa. Po wojnie to harcerstwo polskie było tworzone, można by powiedzieć, na wzór radziecki, przynajmniej próbowano w jakiś sposób tworzyć z tego harcerstwa, czy czerwone harcerstwo, czy pionierów radzieckich. Potem po 1956 roku znów wróciliśmy do pewnych ideałów harcerskich, ale to już nie było to harcerstwo przedwojenne, ono było też silnie infiltrowane przez komunę. W związku z tym oazy rzeczywiście stały się takim środowiskiem ludzi wolnych. Ludzi, którzy mogli w wolny sposób postępować, niezależnie od władzy. Ruch Światło-Życie chyba był największym ruchem w okresie właśnie komunistycznym, przed powstaniem Ruchu Solidarności, najliczniejszym w całej tej części Europy, tak, w całej tej części właśnie krajów demokracji ludowej. I gromadził tysiące, dziesiątki tysięcy młodzieży. Wręcz była w latach 70. moda na wyjazd na oazy. Te oazy wyrastały jak grzyby po deszczu. Nie tylko młodzież chciała iść na te oazy, ale również księża chcieli iść na oazy. W ten sposób wiele tysięcy młodych ludzi poznało zupełnie inny obraz Kościoła. Właśnie już od roku 63, prawda? Prowadził rekolekcje oazowe, później 79. krucjata wyzwolenia człowieka. A pan wspomniał okres Solidarności, to wtedy już powołał do istnienia niezależną chrześcijańską służbę społeczną, mającą upowszechniać ideę prawda, krzyż, wyzwolenie, działać w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy. Ksiądz Blachnicki widział zagrożenia. Widział na przykład zagrożenie alkoholizmu w okresie PRL-u. W związku z tym rozpoczął działalność krucjaty wstrzemięźliwości w roku 1956. Potem ta krucjata została zlikwidowana przez Służbę Bezpieczeństwa, przynajmniej centralę w roku 60. Ale potem znów podjął tą ideę trzeźwości w roku 79. Tak, czego się nie podjął, za to był prześladowany, to próbowano jakoś ukrócić tą jego działalność, ale on znajdował znowu możliwość jakiejś innej ścieżki, innej drogi, w której mógł realizować. Wokół idei księdza Blachnickiego gromadziły się dziesiątki tysięcy młodych ludzi. I to najbardziej przerażało Służbę Bezpieczeństwa, tych wszystkich, którzy chcieli wychowywać młodzież według ducha laickiego, według własnych postaw, które wcześniej zostały ułożone. Dlatego bano się księdza Blachnickiego. On był ogromnie dowartościowany właśnie przez Służbę Bezpieczeństwa. Najbardziej poważnie chyba traktowała go właśnie Służba Bezpieczeństwa. Dziś myśmy spojrzeli na to podobnie, to znaczy, że ta idea wychowania do wolności, ona również współcześnie uzdalnia ludzi do swobodnego wyboru, do wolnego wyboru, do wyboru właśnie dobra. I to również jest zagrożone przez różnego rodzaju środowiska. Także ta idea choćby krucjaty wyzwolenia człowieka, która miała wyzwolić człowieka z lęku, która miała go doprowadzić do odwagi, nie tylko niespożywania alkoholu, odmowy tego alkoholu w jakimś środowisku, ale również do wolnego wyboru, do przeciwstawienia się pewnym prądom, tak, pewnym ideałom, które są uznawane oczywiście powszechnie, no to oczywiście myślę, że i dzisiaj budzi ogromne zastrzeżenia. To widać, kiedy młodzież zastanawia się, czy na przykład przystąpić do krucjaty, tak, jak będzie traktowana w środowisku. Ale jeśli człowiek jest zdolny do tego, żeby na przykład odmówić alkoholu, tak, albo odmówić gdzieś wyjścia na ten alkohol, to potem jest zdolny do innych odmów albo do innej postawy. Żeby się nie bać tego stygmatyzowania, ale jednak pójść za tym, że ja mam wolny wybór, że jestem wolnym człowiekiem i wiem, co wybieram. Ksiądz Blachnicki oceniał, że nie zawsze należy pójść z prądem. Kiedy była kampania wrześniowa, jak patrzył, jak uciekają przed samolotami niemieckimi, które strzelały do żołnierzy, jak uciekają żołnierze, to oceniał, że jeśli uciekł gdzieś na bok, a nie biegł z pędem, to w ten sposób łatwiej mu było uchronić życie. I uważał, że nie zawsze należy pójść tak jak wszyscy, że to niekoniecznie przynosi korzyść. I tego właśnie nauczał, żeby w miarę możliwości osądzić sytuację trzeźwo, żeby właśnie to światło, które daje Ewangelia, żeby ono było wprowadzane, żeby było wprowadzane w życie. Dzisiaj jest podobna sytuacja, czyli dzisiaj również są pewne trendy, tak, które nam się lansuje, które nam się gdzieś wskazuje w mediach, wśród, można powiedzieć, mediów społecznościowych. I również w tym wszystkim czasie odnaleźć, że trzeba być odważnym. Powiedzieć nie, ja tego nie przyjmuję. Dlatego, że to jest niekorzystne dla mnie, tak? Dlatego, że to prowadzi do mojej destrukcji. Ale do tego również współcześnie wychowuje oazę, do tego wychowuje Kościół, ale to jest bardzo trudne, tak? Dlatego, że jesteśmy zewsząd bombardowani pewnymi obrazami, które są obrazami, powiedzmy, nowoczesnymi w cudzysłowie. Panie Adamie, co pana tak zachwyciło, poruszyło najbardziej w postawie księdza Franciszka Blachnickiego? Ksiądz Franciszek Blachnicki został nazwany człowiekiem wiary konsekwentnej. I dla mnie takim właśnie szczególnym
rysem jego religijności jest konsekwencja wiary, którą on nieustannie podkreślał. Ksiądz Franciszek Blachnicki żył w bardzo trudnych czasach. Najpierw przyszło mu żyć w obliczu totalitaryzmu niemieckiego, potem przychodzi czas komunizmu w Polsce. Ustrój totalitarny kontrolował człowieka w całości, wszystkie sfery życia. Ksiądz Franciszek Blachnicki w takiej trudnej rzeczywistości realizował te wszystkie swoje dzieła. Mawiał, że nie należy pytać, czy wolno. Należy zapytać siebie, a przede wszystkim Pana Boga, czy trzeba. Jeśli trzeba, to należy to robić. Dlatego też uznawał, że jeżeli otrzymuje takie światło od Ducha Świętego, od Pana Boga, to należy zrobić to, czego Pan Bóg się od nas domaga. I to jest coś, co mnie nieustannie zachwyca. Chyba ostatecznie jest to formuła podstawowego charyzmatu ruchu, formuła światło-życie, która pięknie wyjaśnia, że światło, które Pan Bóg nam daje, światło prawdy, kiedy możemy prawdę poznać, domaga się od nas tego, żeby wcielić ją w życie, żeby ją zastosować, że nie może być takiego dualizmu, że życie wiary idzie sobie jednym tokiem, a moje życie, moja prywatność, moja codzienność idzie według zupełnie innych reguł, gdzie Pan Bóg jest wyjęty poza nawias i czeka do niedzieli, kiedy następny raz będzie miał okazję ze mną się spotkać. Tak widzimy te przeciwności, z którymi on się borykał od samego młodzieńczego wieku. Był prześladowany, można powiedzieć, taki też męczennik i czasu II wojny światowej i komunizmu. I teraz my mamy też mówić o wychowawcy czy wychowywaniu ludzi młodych, o tym formowaniu człowieka, by miał właściwą postawę, właściwe wartościowanie, właściwe zasady moralne, odniesienie też do świata, do tego, żeby się odnalazł i wiedział, co chce zrobić ze swoim życiem. I gdybyśmy powiedzieli o tej postawie, bo on też jako człowiek walczył, ale z drugiej strony rozeznawał, czym był, można powiedzieć, totalitaryzm, czym był komunizm, czym była chociażby później wolność, tak, bo też był w Europie Zachodniej, co może, czy co zagraża człowiekowi, a co pomaga mu w odkrywaniu też i prawdy, w tym wyzwalaniu się z tego, by stawać się takim człowiekiem przez duże C. Przede wszystkim widział potrzebę walki o wolność wewnętrzną, czyli to było najważniejsze, walka o wolność wewnętrzną. Uważał, że nikt nie może zabrać człowiekowi tej wolności wewnętrznej, że może zostać pozbawiony rzeczywiście tutaj wolności, ale tej zewnętrznej. Sam był więźniem chociażby obozu koncentracyjnego w Auschwitz, wielu innych obozów koncentracyjnych, miał zasądzoną karę śmierci, czyli oczekiwał na wykonanie kary śmierci. Ostatecznie ta kara nie została wykonana, ale przeżył, można by powiedzieć, taką śmierć rzeczywiście, no można powiedzieć gdzieś, prawda, myśląc o tym, więc wiedział, że to jego życie zostało mu zabrane, został cudem tak naprawdę ocalony. Potem przebywał również w więzieniach, chociażby w czasach komunistycznych, przebywał w areszcie w Katowicach, zresztą w tym samym budynku, w którym był więziony wcześniej przez Niemców. Ale nigdy nie odebrano mu tak naprawdę tej wolności wewnętrznej, bo przecież gdzie przyszło nawrócenie księdza Blachnickiego? Właśnie w celi śmierci, o oczekiwaniu na wykonanie wyroku. Potem kolejny okres, kiedy przyszło mu przebywać właśnie w więzieniu w czasach komunizmu, potraktował jako okres rekolekcji, tak? Czyli wykorzystał doskonale ten czas, który został mu dany przez Boga. Nie bał się komunistów i to też było coś, co najbardziej, można powiedzieć, przerażało, tak? Przerażało tą stronę przeciwną, że ksiądz Blachnicki się nie boi. Kiedy czytamy dzisiaj na przykład raporty Służby Bezpieczeństwa z tamtego okresu, to było dla nich najtrudniejsze. To jest człowiek nieobliczalny, człowiek, którego nie można w żaden sposób zastraszyć, do którego nie można w żaden sposób podejść. Myślę, że gdyby ksiądz Blachnicki został w Polsce, gdyby nie wyjechał w roku 81, wiele wskazuje na to, że zapłaciłby za swoją postawę życiem, dlatego że walkę, którą podjął, prowadził bez przemocy. To była walka po takiej linii, którą wcześniej podjął chociażby Mahatma Gandhi, Martin Luther King, później Solidarność, Ruch Solidarności, właśnie walka, o której mówił chociażby ksiądz Jerzy Popiełuszko, aby dobrem na zło odpowiedzieć, tak? Aby dobrem zło zwyciężać. I taką właśnie postawę miał ksiądz Franciszek Blachnicki, ale przede wszystkim miał doskonałe wyczucie czasów, czyli widział te zagrożenia, współczesne zagrożenia. Czyli Ruch Światło-Życie, to główne dzieło księdza Blachnickiego, również stoi przed takim wyzwaniem, to znaczy, że należy się przyjrzeć, co stanowi główne zagrożenie, tak? Czemu powinniśmy się przeciwstawiać? No i przede wszystkim też ksiądz Blachnicki wychował do tego,
aby OAZA dała pewną postawę, którą będziemy mogli wprowadzić w życie, czyli żebyśmy mogli również tą postawą żyć na zewnątrz. My dziś nie tylko chcemy wspomnieć tego, to co robił ksiądz Franciszek Blachnicki wtedy jako wychowawca, jako taki pionier, można powiedzieć, ten, który rozczytywał znaki czasu i potrafił się odnaleźć, nie bał się zastraszenia, nie bał się prześladowania. No i my dziś też mamy różnego rodzaju zagrożenia, to nie tylko Sielanka i zresztą OAZA to też nie dla Sielanki takie spotkanie dwutygodniowe, takie rekolekcje, gdzie wszystkim jest dobrze, ale właśnie to motywowanie do tych zadań, które stoją przed człowiekiem wierzącym. Panie Adamie. Dla mnie osobiście rzeczywiście, tak jak ojciec mówi, OAZA jest czasem świętym, gdzie człowiek ma okazję spotkać się z Panem Bogiem, wejść głębiej w siebie, popatrzeć na siebie właśnie tak, jak nas widzi Pan Bóg. Ale z drugiej strony koniec OAZY to zawsze czas, kiedy nie tylko zbieramy owoce tych rekolekcji, ale również wybieramy się w drogę. Jesteśmy gotowi do tego, żeby nas posłać i żeby pewne konsekwencje się w nas zadziały. Takim owocem OAZ rekolekcyjnych są pewne postanowienia, zmiany swojego życia, pewnej swojej codzienności, wprowadzenia pewnych praktyk czy unikania grzechu w jakichś określonych sferach, ale także pewne odniesienia do życia społecznego, poprawy swojej rodziny, relacji małżeńskich, relacji z dziećmi, jeśli to są oazy domowego kościoła. Młodzież podejmuje dzieła dotyczące czystości, zachowania czystości czy włączenia się w ruch czystych serc. Ale także to, co jest zaproponowane w całym ruchu Światło Życie, to jest zobowiązanie abstynencji, wejście w krucjatę wyzwania człowieka, dar abstynencji dzisiaj, kiedy żyjemy w czasach z jednej strony pełnych słów o wolności, gdzie tą wolnością się właściwie szafuje i wszędzie się o niej mówi, a z drugiej strony wielu młodych ludzi wikła się w uzależnienia w bardzo młodym wieku. Ja miałem okazję pracować przez 13 lat w gimnazjum. Miałem okazję oglądać, jak to wygląda, jak młody człowiek, który gdzieś tam jest życiowo pogubiony, szybciutko znajduje... Jak łatwy dostęp ma do alkoholu dzisiaj. Dzisiaj właściwie mamy do czynienia z taką trudnością, jaką jest wczesna inicjacja alkoholowa i to, że bardzo młodzi ludzie już się uzależniają. I stąd to dzieło abstynencji, które jest propozycją trudnych wymagań, trudnych wartości, bo niełatwo jest być abstynentem w swoim środowisku, wrócić w wieku 18, 19, 20 lat, wrócić do swojego środowiska, powiedzieć nie dziękuję, nie piję, nie piję z miłości, dlatego że dostrzegam taką potrzebę dla kogoś. To są takie piękne, piękne dary, które niesie ze sobą OAZA. Tak, myślę o tym słowie wolność, czy prawda, jak połączyć to z prawda krzyż i wyzwolenie, bo to takie główne motywy, na których opierał też i swoją pracę u podstaw ksiądz Franciszek Blachnicki. Jak dzisiaj, jak na dzisiaj to przełożyć? Albo może spróbujmy, jak on to widział, jak on widział wolność, jaką on wolność proponował człowiekowi? Przede wszystkim to, co mówił Robert, chodziło mu o to, żeby dostrzec, że tak naprawdę wolnością, o którą powinniśmy zabiegać, jest nasza wolność wewnętrzna. A wyzwolić wewnętrznie może nas tylko Chrystus. Dlatego, że Chrystus, przychodząc do naszego życia, przynosi nam dar miłości, bezwarunkowej miłości, która nas obejmuje i w tej miłości my możemy stawać się wolnymi. Katolicki Uniwersytet Lubelski świętuje swój jubileusz, świętuje stulecie też niepodległości. Ja, będąc w tym roku na rekolekcjach w Krościenku nad Dunajcem, gdzie znajduje się Centrum Ruchu Światło Życie, miałem okazję zobaczyć piękny plakat, gdzie wśród nauczycieli wolności Katolicki Uniwersytet Lubelski uhonorował księdza Franciszka Blachnickiego. Jest jego zdjęcie. I takie krótkie zdanie, które jest mottem na tym plakacie, nie ma wolności bez miłości. Czyli przypomnienie współczesnemu człowiekowi, że tym, co nas czyni wolnymi, jest miłość Chrystusa do nas, miłość przyjęta, która głęboko gdzieś odmienia nasze życie. I jeśli ta wolność dokonuje się w naszym wnętrzu, wtedy jesteśmy zdolni do tego, żeby kochać innych, wyjść z tym swoim darem, darem z siebie dla innych, i gotowi podejmować różne działania, żeby wyzwalać także naszych braci, którzy potrzebują nieustannie tego wyzwolenia. Budowanie środowiska to nauczanie społeczne, bo o nim też może byśmy powiedzieli właśnie, bo to też nie tylko dla siebie, ta wolność, to wyzwolenie, to życie w prawdzie, ta formacja tylko dla mnie, ale też czemuś służyła. Taki był zamysł księdza Franciszka Blachnickiego.
Tak, ksiądz Blachnicki widział zmieniające się czasy. Już pod koniec lat 70. rozpoczął zupełnie nową metodę walki chociażby z prześladowaniami. To była metoda, właściwie, którą podjęła potem Solidarność. Czyli w momencie, kiedy przychodziły grzywny dla gospodarzy, którzy przyjmowali wcześniej oazowiczów, to ksiądz Blachnicki powiedział, aby nie odwoływać się od Lucyfera do Belzebuba. Czyli mówił, żeby nie odwoływać się do sądów, bo te sądy perelowskie zawsze utrzymywały te kary albo nakładały jeszcze większe. W związku z tym rozpoczęto zupełnie nową akcję. Akcję, która wcześniej była podjęta pod takim hasłem akcji Cox, mianowicie kiedy księdzu Blachnickiemu odmówiono możliwości zakupu węgla na Kopią Górkę dla centrum, to ksiądz Blachnicki wezwał oazowiczów, żeby przesyłali w małych paczkach węgiel na Kopią Górkę. I rzeczywiście te małe paczki zalały, można by powiedzieć tak, zarzuciły wręcz tą pocztę w Krościenku. Mały urząd pocztowy został zarzucony paczkami, które przychodziły z węglem z całej Polski. Ale to był ogromny akt odwagi, solidarności właśnie z tym centrum. I potem w kolejnym roku, w 78, ksiądz Blachnicki poszedł krok naprzód. Mianowicie w momencie, kiedy byli prześladowani ci gospodarze przyjmujący oazowiczów, to poprosił oazowiczów, żeby wpłacali małymi kwotami, wieloma przekazami pocztowymi właśnie te kary. I tak na przykład kary by sięgały 4,5 tysiąca, to 450 przychodziło przekazów. I najpierw poczta musiała to obsłużyć w tym miejscu, gdzie ta młodzież to wysyłała. Wszyscy się interesowali na poczcie, co ta młodzież robi, więc oni opowiadali, że oczywiście ze względu na szykanowanych gospodarzy. Więc już pojawiały się pewne informacje. Potem o czym mówiono na wiosnę? No oni czym innym prawdopodobnie ten listonosz nie mówił, jakże codziennie przynosi po kilkadziesiąt kwitów dla tych wszystkich, którzy wcześniej przyjmowali oazy. Mało tego, ci gospodarze wiedzieli, że mają poparcie, że jest pewna solidarność, że nie zostali sobie pozostawieni sami. I dzisiaj też jest podobnie. Kiedy organizowaliśmy sympozjum społeczne i zaprosiliśmy profesora Chazana, to ja zadałem mu w kuluarach takie pytanie. Mówię, księże, mówię, panie doktorze, co było najtrudniejsze, tak, w tej całej akcji przeprowadzonej przeciwko panu? I on mówi, że to był brak właśnie pewnej solidarności społecznej. Ja sobie tak myślę, gdyby żył ksiądz Blachnicki... Takie może przyzwolenie na to, żeby kogoś zlinczować. Nie? Tak mi się wydaje. Dzisiaj czasem można być... czemuś takiemu możemy ulec. Boimy się opinii, boimy dokładnie się, tak, że ktoś nas wyzwie, że ktoś nas wygwiżdże. Tak sobie myślę, gdyby żył ksiądz Blachnicki, podejrzewam, że po złotówce, jakbyśmy się złożyli jako azowicze, jest nas około 80 tysięcy, jeszcze by nam dużo pieniędzy zostało. Tak powstało chociażby Komitet Obrony Robotników. To znaczy, że dla tych prześladowanych za ideę Ewangelii, tak, za wiarę, za to wszystko, co niesie Ewangelia, nie każdy ma tyle odwagi, ale jeśli się znajdzie ten odważny, to powinniśmy mu pomóc, tak? I to nie jest problem. Słuszmy się, zwolnią kolejnego, tak, za to, że będzie występował w obronie życia. Spróbujmy, prawda, rzeczywiście tutaj solidarnie wystąpić za taką osobą. Rzeczywiście tego typu inicjatywy właśnie podejmował ksiądz Blachnicki i on widział potrzebę, aby oazowicze angażowali się również społecznie. Mówił nawet o pewnym zagrożeniu, że nam jest dobrze w oazie, śpiewamy, gramy na gitarze, tak, formujemy się tutaj. Ale mówił, że trzeba pójść krok naprzód, że świadectwo nie kończy się tylko w oazie i we własnym środowisku, które no, wręcz porównyło do środowiska cieplarnianego, bo nam tutaj dobrze, bo się znamy, bo nam łatwiej mówić o Jezusie, o Ewangelii, o prawdzie. Natomiast zdecydowanie trudniej to zrobić właśnie gdzieś już w miejscu naszej pracy, czy chociażby w polityce. Teraz zbliżają się wybory samorządowe. I to jest również ogromne wyzwanie, tak? Na ile jesteśmy w stanie rzeczywiście jako oazowicze, tak, angażować się, na ile jesteśmy w stanie wspierać, na ile jako ruch Światło Życia rzeczywiście robimy ten krok naprzód, czyli wychodzimy nie tylko do swojej grupy oazowej, ale wychodzimy do świata. Tak myślę o tym czytaniu przez księdza Franciszka Blachnickiego, czytaniu komunizmu, tego czym był. Dawał mu się bardzo we znaki, przeszkadzał, prześladował go. On się na nikogo nie obrażał, tylko myślał, jak dalej pracować, jak mimo tych szykanów, tych ograniczeń, co zrobić dla tych, którzy potrzebują, prawda, tego prawdziwego wyzwolenia, prawdziwej Ewangelii, dobrej nowiny. On jako kapłan tak na to patrzył. Dziś myślę też, może być tak, że nie wszyscy potrafimy czytać zagrożenia. Moglibyśmy coś więcej na temat tych zagrożeń i tego czytania przez niego, tego, co przyniósł PRL, co za sobą niósł komunizm. Przede wszystkim ksiądz Blachnicki nie załamywał rąk. To był człowiek działania. Tak jak przed chwileczką mówił pan Adam,
on nie pytał, czy wolno, tak, czy można, tylko czy trzeba, czy jest taka potrzeba. Więc jak była potrzeba, to rzeczywiście podejmował działania. Działania wypływające z Ewangelii. Działania, wokół których gromadził mnóstwo młodych ludzi, tak. Rzeczywiście to byli ludzie, którzy podejmowali różnego rodzaju wyzwania. Ci, którzy potem też tworzyli pewne struktury Solidarności właśnie w latach 80., czy budowali Polskę samorządną, czy tą Polskę niepodległą w latach 90. Również dzisiaj wielu oazowiczów angażuje się w życie społeczne i jest w stanie odpowiedzieć właśnie w różny sposób, tak? Chociażby organizując różnego rodzaju akcje na te współczesne zagrożenia, czy angażując się właśnie politycznie. Bo to nie jest tak, że ta polityka gdzieś jest obok nas, tak? I rzeczywiście ksiądz Blachnicki nawet widział, że specjalnie w PRL-u komuniści mówili w ten sposób o polityce, żeby nikt nie chciał się tą polityką zajmować. Bo polityka miała być oczywiście zarezerwowana tylko dla komunistów, tak? Oni robili politykę, a cała reszta, można by powiedzieć, no, mogła należeć rzeczywiście gdzieś tam w jakiś sposób do ludzi. Czyli kształtować tych ludzi mieli ci, którzy byli rzeczywiście gdzieś tam w tej nomenklaturze w PZPR-ze. I dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj również bardzo często ta polityka kojarzy się bardzo źle. Partia polityczna, gdybyśmy mieli spytać, czy się pozytywnie kojarzy, czy nie, wielu osobom będzie się kojarzyła negatywnie. Właśnie to jest również lansowanie pewnych tez, które potem przyjmujemy i mówimy, w takim razie ja się w to nie angażuję. No ale inni się angażują, tak? I teraz my chrześcijanie, jeśli się nie będziemy angażowali, jeśli nie będziemy kształtowali Rady Miasta, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Sejmu, wszystkich innych miejsc, to ktoś inny będzie to kształtował. Pozostanie nam tylko protestowanie, pozostanie nam tylko i wyłącznie no, pewne miejsce, gdzie będziemy się czuli dobrze i to też do pewnego momentu. Bo proszę zobaczyć, co się dzieje na Zachodzie, tak? Tam już trzeba się tłumaczyć z tego, że jestem chrześcijaninem. Nie zawsze można to pokazać, tak? Nie zawsze można o tym wprost otwarcie mówić. Dzisiaj w Polsce mamy jeszcze sytuację, no można by powiedzieć, sprzed tego momentu i miejmy nadzieję, że nigdy do takiego momentu nie dojdzie, że jako nauczyciele na przykład będziemy musieli się zastanawiać, czy rzeczywiście możemy mówić o Ewangelii, czy możemy mówić o tożsamości chrześcijańskiej Polski. Także myślę, że ksiądz Blachnicki tak by to dzisiaj również widział, że widziałby ogromne możliwości zaangażowania się oazowiczów właśnie w życie społeczne, w życie polityczne. No i też to jego widzenie nauki społecznej, prawda, bo to nie tylko taki wymiar duszpasterski, religijny, ale to przeniesienie na życie społeczne, że ta moja wiara, to ta moja formacja, w której uczestniczę, którą mi ktoś proponuje, jakąś konkretną linię czy sposób formowania mnie jako człowieka, no, ma odzwierciedlić się w budowaniu życia społecznego, tych relacji międzyludzkich i wewnątrz, można powiedzieć, bardzo mi bliskich, bo chociażby ten domowy kościół, ta odpowiedzialność małżonków, rodziców, ale też i to życie społeczne, o którym pan doktor wspomniał, panie Adamie. Ja myślę, że warto też przy okazji tych spraw, o których teraz rozmawiamy, dostrzec jeszcze jeden bardzo ważny aspekt w myśli księdza Franciszka Blachnickiego, jakim jest wybieganie w przyszłość. Wielokrotnie był nazywany prorokiem, nawet prorokiem żywego Kościoła, bo ksiądz Franciszek Blachnicki miał niezwykłą zdolność analizowania sytuacji, szukania znaków czasu, żeby móc im zaradzić w przyszłości. To doświadczenie, o którym mówiliśmy, o doświadczeniu trudnych czasów totalitaryzmu, nie wstrząsnęło nim tak mocno, jak wstrząsnęła nim podróż na Zachód, gdzie zobaczył wizję tego, co się może w Polsce stać. Ksiądz Franciszek Blachnicki był pewien tego, że komunizm upadnie, że to jest niemożliwe, żeby to się stało, tym bardziej, że był człowiekiem niezwykłej pobożności maryjnej i głęboko wierzył w to, że to, co Matka Boża obiecywała w objawieniach, się po prostu wykona. Ale to podróż na Zachód wstrząsnęła nim do głębi, gdy zobaczył kondycję człowieka w przestrzeni niby wolności, no bo przecież na Zachodzie była wolność, ale człowiek był... Zachód utożsamiali, prawda, z wolnością, że człowiek jest wolny, nie prześladowany. A ksiądz Franciszek już tak tego nie utożsamiał. Wiedział, że tam można wydawać swobodnie czasopisma, nikt nie będzie wnikał cenzurą w to, co jest w nich napisane, w tych książkach. Ale z drugiej strony zobaczył człowieka, który jest w strasznej kondycji, bo z jednej strony wolny zewnętrznie, utracił swoją wolność wewnętrzną i przestaje już wiedzieć, kim jest. I my właściwie dzisiaj się z tym spotykamy. Ja mam takie doświadczenie rozmowy z młodymi ludźmi i oni często gdzieś właśnie mają problem tożsamościowy. Nie za bardzo wiedzą dzisiaj, kim są, dokąd zmierzają, jakie jest ich powołanie, jaki jest ich cel. W związku z czym to zaangażowanie społeczne dla mnie dzisiaj, na przykład jako dla katechety, to jest bycie przy człowieku, rozmawianie z nim po to, żeby go spotkać, obdarzyć miłością i w taką relację wchodzić, która pozwoli mu
być bezpiecznie prowadzonym właśnie ku wolności, ku radości życia, ku powołaniu, które Pan Bóg ma dla nas. On też był takim człowiekiem, który wybiegał bardzo, bardzo w przyszłość, mimo tych zagrożeń, tego prześladowania, do którego też wracamy, tych trudności, które no, powinny w którymś momencie tak normalnie człowiekowi powiedzieć, daj sobie spokój. No, on nie dawał sobie spokoju, bo Ewangelia, bo Jego miłość, Jego nawrócenie, Jego przemiana i to doświadczenie człowieka, który potrzebuje formacji, potrzebuje Ewangelii, potrzebuje też prawdy o sobie samym. Za najważniejszy właściwie bastion, można powiedzieć, obrony człowieka uznawał rodzinę. Tak nawet mówił o tej rodzinie, że to taki ostatni bastion, tak, obronny. Rzeczywiście do tej rodziny ciężko będzie wniknąć. Dzisiaj walka toczy się właśnie o rodzinę. Ksiądz Franciszek Blachnicki stworzył cały ruch w ramach ruchu Światło Życie, ruch świeckich, ruch domowego kościoła, działający właśnie w tym szerokim ruchu Światło Życie. I dzisiaj toczy się właśnie walka o rodzinę. Chociażby są różnego rodzaju planowane marsze, które mają wskazywać zupełnie inny model. Trudno mówić nawet, że to model rodziny, tak, ale model współczesnego życia. To oczywiście ostatecznie prowadzi do degradacji rodziny, do zachwiania. Budowane na haśle wolność. Tak, oczywiście. Tutaj zawsze podejmuje się tego typu hasło, tak? Mówi się o tym, że jest to wolność. Tylko wolność to jednak jest podejmowana przez człowieka w sposób, no można powiedzieć, przemyślany, tak? To nie jest pójście z prądem, bo taki jest dzisiaj, bo dzisiaj jest taka moda, tak? Bo dzisiaj rzeczywiście lansuje się takie, a nie inne tendencje, czy taką, a nie inną modę. W związku z tym ruch Światło Życie też zupełnie inny model prezentuje model właśnie, gdzie rodzina ma dla siebie czas, tak, gdzie spędza ze sobą ten czas, gdzie rzeczywiście rodzice mają czas na wychowanie swoich dzieci, gdzie rzeczywiście ta rodzina się rozwija, no i gdzie jest ojciec, matka i są dzieci. Dzisiaj mamy podstawowe sprawy zagrożone, to znaczy jak ma wyglądać współczesna rodzina i o to toczy się walka, bo jeśli rodzinę wywrócimy, jeśli rzeczywiście rozbijemy ten bastion, to któż będzie wychowywał nasze dzieci? To była zawsze walka w państwie totalitarnym, zarówno w państwie nazistowskim, jak też w państwie komunistycznym, walka była o rodzinę, to znaczy o to, kto będzie wychowywał dziecko. Czy będą wychowywali rodzice, mama i tata, czy będzie wychowywała szkoła, będzie wychowywało wojsko, będzie wychowywało państwo. Jeśli państwo przejmowało odpowiedzialność za wychowanie, kończyło się to zawsze tragicznie, tak? Kończyło się to właśnie nazizmem, komunizmem i utrzymywaniem, można powiedzieć, tego totalitaryzmu właśnie w umysłach tych ludzi. Czyli taki właściwy model życia, tak? Postawiony czy zaproponowany przez księdza Blachnickiego. Tak, i to oczywiście można podejmować w różny sposób. O tym się mówi na spotkaniach oazowych, ale o tym się mówi też na innego rodzaju typu spotkaniach. No choćby teraz zbliżają się wybory samorządowe. Również tutaj jest kwestia tego, jaki model rodziny wybierzemy, tak? Czy w ogóle jaki model wychowawczy będziemy podejmowali i za czym będziemy głosować. Bo przecież środki, które są chociażby w samorządzie, tak? W gminie, w powiecie czy w województwie, one mogą być przekazane albo na wsparcie rodziny, albo mogą być przekazane w taki sposób, że będą służyły. Będą żłobki, będą przedszkola, tak, będą szkoły, będą służyły rodzinie, albo będą służyły innemu modelowi wychowania. Tak? Będziemy je wydawać na różnego rodzaju happeningi, które będą zagrażały tak naprawdę modelowi życia rodzinie. I potem się będziemy pytać, skąd nałogi, skąd różnego rodzaju zagrożenia, chociażby w wychowaniu tej młodzieży. No pytanie, komu chcemy przekazać wychowanie właśnie nasze dzieci, czy kto może wspierać to wychowanie. No takie spotkania chociażby odbywają się właśnie poświęcone tego typu kwestiom. Spotkania odbywają się chociażby właśnie teraz przed wyborami. Warto w nich brać udział. Ja sam również przygotowuję takie spotkanie, chociażby na jutro właśnie w Lublinie, w dzielnicach. Po prostu spotykamy się na Kalinie, tak, w Lublinie z wyborcami, z ludźmi, którzy tam mieszkają. Chcemy rozmawiać, tak, i rzeczywiście chcemy słuchać tych ludzi. Ja nie wprost wskazuję, że potrzebny jest plac zabaw, a nie happening na przykład w środku miasta, który kosztuje, tak, po którym trzeba posprzątać, a dzieci nie mają na przykład zwykłego placu zabaw albo chociażby boiska, tak, na którym mogą grać w piłkę. Przecież to są wszystko koszta, tak, które gdzieś gmina czy miasto musi podjąć. To nie są wszystko sprawy, za które zapłaci ktoś inny. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie też do kontaktu telefonicznego. Dziś na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja temat ksiądz Franciszek Blachnicki, wychowawca ludzi wolnych. Zapraszamy słuchaczy. Telewizją pokażemy numery telefonów, ale słuchacze Radia Maryja zapraszamy do kontaktu. Numery 56 657 0011. Drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oraz dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56
657-00-13 i 48-56-657-00-14. Połączyliśmy się też z panem profesorem Mieczysławem Rybą. Panie profesorze, witamy na antenie. Kłaniam się, szczęść Boże. Witam serdecznie ojca i wszystkich wspaniałych gości. Szczęść Boże. To można powiedzieć jedno środowisko. Jak pan widzi księdza Franciszka Blachnickiego i tą jego propozycję, dziś też temat wychowawca ludzi wolnych, ludzi, którzy są uformowani, którzy też no, mogą coś zaproponować. Myślimy dzisiaj życie społeczne, czy to nauczanie społeczne Kościoła, które też do tego nieustannie nawiązuje. Rzeczywiście postać szczególna i to taka, która żyła w tych dwóch totalitaryzmach, ale koniec życia księdza Blachnickiego to życie w tym liberalnym czy coraz bardziej zrewolucjonizowanym świecie zachodnim. I co ciekawe, on w tym świecie dostrzegał już wielkie znamiona kryzysu, ten konsumpcjonizm rozdmuchany do nieprzyzwoitości, ta ucieczka od tych zasad chrześcijańskich, w ogóle od chrześcijaństwa jako takiego, to było coś, co mocno podkreślał i starał się wskazywać jako wielkie zagrożenie, również w perspektywie tego, co mówimy o Polsce. I oczywiście jego te inicjatywy społeczne, zwłaszcza lat 80., to były inicjatywy, które miały też przygotować ludzi do tego, że kiedy będzie taka możliwość, przejmą odpowiedzialność za kraj, za państwo, za życie społeczne. Oczywiście jest pytanie, moim zdaniem ciągle jest wyzwanie przed tym ruchem oazowym, ażeby ta diakonia społeczna, czy to przygotowanie było szersze i większy nacisk w całej formacji idący w tym kierunku, bo wydaje się wyzwania są równie poważne co za czasów ojca Blachnickiego. Tu pan doktor Derewenda wspominał o tych marszach, bo rzeczywiście my tutaj w Lublinie szokowe takie sprawy teraz przeżywamy. Mianowicie 13 października, więc Święto Matki Bożej Fatimskiej, w rocznicy ostatnich objawień ma być ten marsz równości, ten tęczowy organizowany pierwszy raz w tym mieście. To rzeczywiście przez wielu czytane jako rodzaj manifestacji no, pewnej sprzecznej z naturą, powiedzmy takiej opcji seksualnej, czy też promocji jakichś związków, które miałyby niby być małżeństwami. To wszystko wywraca nam całą tę przestrzeń kulturową, rewolucjonizuje niewyobrażalnie i tu jest mocna akcja, żeby przeciwstawić się organizacji czy pozwoleniu przez prezydenta na organizowanie takiej akcji. Sam pan doktor Derewenda kandyduje do Rady Miasta i też mocno podkreśla te elementy, chociażby w tym spotkaniu jutrzejszym, na które też się wybieram na Kalinie w motorze, więc ojciec Blachnicki zachęcał właśnie też, ażeby ta formacja, którą zwiemy taką indywidualną, głęboką, w znaczeniu relacji bezpośredniej człowieka z Bogiem, pogłębienie tej relacji, rozumienie tego, czym jest nasza religia. Z drugiej strony, ażeby to się przejawiało w życiu społecznym, ażeby to, co nas otacza, oczywiście w kwestii ruchu trzeźwościowego to był jeden z elementów, ale jest cała przestrzeń polityki, dosłownie polityki, której dzisiaj wielu ludzi, wielu chrześcijan się boi, że to jest rzecz brudna. Ale zwróćmy uwagę, jak przed jakimi wyzwaniami stoimy. Toczy się niewyobrażalna walka o rodzinę, o to, czy ona przetrwa w zdrowej kondycji, czy nasze dzieci nie będą poddawane procesowi państwowej wręcz demoralizacji. I tu to zmaganie przed nami i zwłaszcza to mocno przeżywamy, zwłaszcza że to dotyka już w tej chwili Lublina, więc no oczywiście takie wyzwania bolesne dają też szansę jasnego opowiedzenia się po stronie dobra, po stronie prawdy. Także to chciałbym podkreślić, też prosić o ustosunkowanie się obu panów do tej kwestii nauczania, nazwijmy to społecznego, czy zaangażowania społecznego ojca Blachnickiego, czy całej formacji zmierzającej do tego, ażeby ludzie głęboko żyjący wiarą, zaangażowali się w to, co zwiemy życiem samorządowym, życiem politycznym. No i wreszcie do tego wielkiego wyzwania, które przed całą Polską jest, tej rewolucji kulturowej, która przeorała Zachód i w tej chwili idzie ulicami naszych miast. Również dotarło to do tego naszego Lublina,
Także chciałbym na to też zwrócić uwagę i też prosić o ustosunkowanie się do tych problemów. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pozdrawiamy. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Pozdrawiamy Lublin. Szczęść Boże. Nauczanie społeczne wywołane też przez pana profesora. To na pewno bardzo ważne, dlatego że to jest ostatnie dzieło tak naprawdę księdza Franciszka Blachnickiego. Zarówno najpierw utworzona tutaj w Polsce chrześcijańska służba społeczna tuż przed stanem wojennym, a potem przekształcona w chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów. To działalność, no można powiedzieć, że też w dużej mierze stricte polityczna, dlatego że chodziło o zmianę geopolityki w tej części Europy, o wyzwolenie właśnie tych narodów ujarzmionych przez Jałtę, ale wyzwolenie właśnie przez wyzwolenie wewnętrzne, czyli przez tą wolność, wolność wewnętrzną. Chociażby wolność też, jak tutaj pan profesor mówił, wolność przeciwstawienia się, tak, chociażby takiemu marszowi. Nie tylko no, w taki sposób, prawda, że tutaj będziemy protestować, ale również taki, że zwyczajnie w życiu nie będziemy głosować na tych, którzy zgadzają się, tak, na tego typu lansowanie zachowań czy zupełnie innego modelu wychowawczego. No bo ktoś nasze dzieci będzie wychowywał. Jeżeli odbierze się to rodzinie, tak, jeśli będzie rzeczywiście tak, że będą te dzieci wychowywane czy w szkołach, czy w różnego rodzaju środowiskach, w jakiś zupełnie wyimaginowany sposób, sposób, który gdzieś zostanie przyjęty i finansowany, tak, przez państwo, nie daj Boże, albo przez rzeczywiście samorządy, to nam bardzo trudno będzie się przeciwstawić. Stąd właśnie spotykamy się, skąd właśnie rozmawiamy, chociażby właśnie jutro, tak jak pan profesor wspominał, tak, w Domu Kultury Motor na Kalinowszczyźnie w Lublinie i tam będziemy o tym rozmawiać, tak, będziemy się spotykać z mieszkańcami Lublina, będziemy się zastanawiać, w jaki sposób możemy odpowiedzieć na tego typu zagrożenia, bo najpierw to są marsze. Najpierw wskazujemy, że ci ludzie są prześladowani, tak, że oni muszą walczyć o wolność. Kolejnym krokiem to jest już ustawodawstwo, to znaczy najpierw trzeba ich wesprzeć, czyli trzeba znaleźć środki, żeby oni mogli w jakiś sposób pokazać w szkołach, w różnych środowiskach, jak to są bardzo prześladowani, tak? Potem kolejnym krokiem jest oczywiście zapewnienie im różnych środków na to, żeby nie byli prześladowani. A ostatecznie to już jest ułożenie całego programu, żeby rzeczywiście ten program kształtował na przykład młodzież, tak, w takim, a nie innym pojmowaniu czy przeżywaniu świata. Ludzie młodzi to jest jak glina, tak, oni są bardzo, bardzo podatni na kształtowanie i jeśli nie zrobi tego rodzina, jeśli rzeczywiście my nie weźmiemy odpowiedzialności za tą kwestię, to ktoś inny będzie kształtował naszą młodzież. A ta młodzież chociażby właśnie w państwach totalitarnych, to był, można by powiedzieć, no, ta główna grupa, ta główna siła, chociażby państwa nazistowskiego czy państwa komunistycznego. To przecież młodzi jako pierwsi szli z reguły za porywem właśnie tych ideologii. Potem dopiero część z nich w dorosłym życiu, tak, doświadczała, że rzeczywiście jest to ideologia zgubna i znamy wiele takich przypadków, ale nie wszyscy mieli taką refleksję. Część z nich straciła życie właśnie, czy można by powiedzieć, no, pewne ideały życia właśnie przez to, że przyjęło taką ideologię. My się na to nie możemy zgodzić, tak? Musimy właśnie o tym rozmawiać i stąd takie spotkanie właśnie, jak choćby jutro w Lublinie właśnie na Kalinowszczyźnie, żebyśmy o takich sprawach rozmawiali, żebyśmy się przeciwstawiali właśnie tego typu tendencjom. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Na imię mam Ryszard. Prosimy. Dzwonię z Wałcza. Chciałem powiedzieć, że poznałem osobiście księdza Blachnickiego w 1981 roku. Byliśmy na Kopiej Górce w Krosienku z żoną i z dziećmi. I z naszego turnusu ksiądz Blachnicki wyjechał już na zachód i nie wrócił. I no, dużo by opowiadać o tym wszystkim, to by trzeba było audycję. Na pamiątkę mam po nim Pismo Święte, które dał nam z dedykacją wpisaną i on podpisał to Pismo Święte i siostra Jadwiga Skudro. To tyle. Panie Ryszardzie, to ja może. A jak pan w tym temacie, wychowawca ludzi wolnych? Pytanie, co to dało? Bo to, że mamy Pismo Święte, że czytamy, studiujemy, ale co dało panu spotkanie z Franciszkiem Blachnickim i formacja w ruchu Światło Życie? Proszę księdza, dużo dało, dużo by opowiadać. Byłem rzeczywiście za komuny wolnym człowiekiem, a byłem na stanowisku i byłem dyrektorem bezpartyjnym. O, robiliśmy kręgi, to dużo opowiadać. Coś, co najważniejsze chce nam pan zostawić? Słucham? Coś, co najważniejsze chce pan w tym temacie? No, wspaniały człowiek, wspaniały kapłan. Jeszcze go mam przed oczyma. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Tak też mówiono o nim. Mam, widzę, taką samą książkę jak pan doktor Derewenda. Prawda, Krzyż, Wyzwolenie ku polskiej teologii wyzwolenia. I tak z tyłu różni pisali. Przede wszystkim prasa komunistyczna, też pasterz kontrowersyjny, polski ajatolach, politykier w sutannie, teolog nienawiści, współczesny krzyżowiec, teolog narodowej zdrady czy fanatyczny polityk. Tak komuniści pisali o księdzu Franciszku Blachnickim. I to szeroko pisano. Pisano nie tylko w Polsce, ale pisano choćby w Związku Radzieckim. Tutaj mamy choćby Młodzież z Estonii, czyli czasopismo, czy pismo, które było wydawane w jednej z republik właśnie radzieckich. Więc rzeczywiście księdza Blachnickiego się obawiano. Obawiano się, że on rzeczywiście może w jakiś sposób rozbić ten system komunistyczny, bo to było to największe zagrożenie dla komunistów. To była ta wolność wewnętrzna, której w żaden sposób nie można było odebrać. Można było kogoś wyrzucić z pracy, tak? Można było go pozbawić jakichś dotacji socjalnych, no różnych rzeczy, ale nie można było wniknąć do jego wnętrza, tak? Nie można było mu odebrać tej wolności wewnętrznej, a właśnie do tej wolności wewnętrznej wychowywał ksiądz Blachnicki i ludzie, którzy spotykali się z księdzem Blachnickim, ci, którzy przeszli przez oazę, bardzo często zmieniali swoje życie. To nie chodziło o to, że nabywali pewnych praktyk tylko w oazie, ale chodziło o to, że ich życie się odmieniało, czyli oni od tej pory próbowali to kształtować z Bogiem. Wymogi. Dziś nie zawsze jest nam łatwo, gdy ktoś nam stawia wymagania. No mówimy dziś o wychowaniu ludzi wolnych. On pomagał ludziom, którzy byli uzależnieni, prawda, różnego rodzaju nałogami, alkoholem przede wszystkim, wyjść z tego, wyzwolić się i stać się wolnym człowiekiem. Dziś może też mamy nieraz problem z pojmowaniem tej osobistej wolności, tych wyborów, których dokonujemy. Te wszystkie sprawy, do których wychowywał ksiądz Blachnicki, te postawy, można powiedzieć najpierw małe, tak, odmowa alkoholu, gdzieś one potem wprowadzały człowieka w taki stan refleksyjny, to znaczy, że zastanawiał się, czy postąpić tak, jak wszyscy robią, czy też stać mnie na odwagę. I potem był wybór na przykład, czy przynależę do partii, czy będę brał udział w głosowaniu w PRL-u, które tak naprawdę oznaczało poparcie dla partii politycznych, dla partii koncesjonowanych, bądź dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ksiądz Blachnicki również wezwał, jeszcze zanim powstała Solidarność w roku 80, aby rozważyć ten swój udział w tego typu wyborach, aby rzeczywiście rozważyć też, czym powinienem należeć do organizacji partyjnych. I potem jest krok naprzód. Ten krok naprzód to już tworzenie właśnie tej niezależnej chrześcijańskiej służby społecznej, czyli nie tylko protest, nie tylko, że nie przyłączamy się do komunistów, tak, czy odłączamy się od nich, ale również tworzymy własne formacje, tak, czyli tworzymy chociażby tą niezależną chrześcijańską służbę społeczną, organizację, która miała być właśnie takim stowarzyszeniem katolików świeckich w Polsce. I dzisiaj jest podobnie, czyli dzisiaj z jednej strony protestujemy przeciwko takim tendencjom, które chcą nam wprowadzić nowy model wychowania, ale z drugiej strony też podejmujemy działania. Mamy partie polityczne, mamy stowarzyszenia, mamy organizacje, ale również jako oazowicze angażujemy się właśnie. Ale też propozycja. Tak, dokładnie, dlatego że to trzeba również mieć, trzeba mieć również ten pomysł pozytywny i tutaj katolicka nauka społeczna wprost wskazuje, w jaki sposób kształtować życie społeczne. I ta katolicka nauka społeczna w naturalny sposób jest przyjmowana przez chrześcijan, bo jest nam bliska, jest bliska modelowi życia człowieka. Ja często się śmieję, że dzisiaj gdyby rzeczywiście spytać studentów chociażby z encykliki Rerum Novarum Leona XIII, to mogłoby się okazać, że pewne propozycje, które tam papież przedstawiał, na przykład mediacji między pracodawcą a pracownikiem, to są sprawy, do których dojrzeliśmy dopiero po 100 latach. Czyli papież, ja tak czasem mówię, że przestrzelił epokę, tak, że wtedy patrzono, że no to oczywiście jest niemożliwe, ale z drugiej strony myśmy do tego doszli. Więc Kościół ma tą mądrość, którą czerpie z Ewangelii, z pewnego doświadczenia i czasem jest tak, że wskazuje pewne tendencje zdecydowanie dalej. Ksiądz Blachnicki właśnie był też takim prorokiem, który wskazywał pewne spojrzenie naprzód. I takie spojrzenie naprzód to jest właśnie chociażby to, o czym mówię, że mamy pewien pomysł, który chcemy wdrożyć w przyszłości. Dziś też się Kościołowi jakby odbiera to, że daje pewną propozycję też na model życia społecznego i taki bardzo klarowny, mądry, rozsądny. Tak jakby się chciało Kościół właśnie zamknąć tylko do zakrystii, do modlitwy, do jakiegoś duszpasterstwa, zabraniając mu proponowania tego, jak powinno życie społeczne wyglądać, jak te relacje, jak je budować, jak czuć się odpowiedzialnym. Tak? To my to zrobimy, a wy się tylko cieszcie tym, że my wam dobrze
dobrze zrobimy. Tego się jakoś chce dziś Kościoła pozbawić, myślę, tym samym ludzi. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo. Prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja parę słów może o księdzu Plachnickim chciałem się podzielić taką refleksją. Proszę bardzo. No, niewątpliwie jest to człowiek o ogromnym charyzmacie. Orędownik wolności, ale tej wewnętrznej wolności. Takiej, która w 70-tych latach no, była trudna do wyobrażenia, kiedy sobie to przypomnimy, po prostu bardzo rozpity naród, robotnicy zwłaszcza. No więc ta bezwzględna walka, bezwzględna postawa młodego człowieka, kształtowanie postawy przez księdza Blachnickiego, żeby po prostu nie pić alkoholu. Pamiętam ta inicjatywa budowy kościoła w Krościenku z pieniędzy, które ludzie rezygnowali z kupna alkoholu. Ksiądz Blachnicki mówił, to będzie być może bardzo długa budowa, ale ta budowa ma być właśnie tylko z tych pieniędzy. I jest ten kościół dzisiaj. Możemy pojechać, piękny stoi. Jest to dzieło, niewątpliwe dzieło takie znaczące o determinacji walki o trzeźwość narodu. W tamtych latach, gdzie alkohol był po prostu zmorą narodu. To jest ten pierwszy taki aspekt realny, namacalny. Kształtowanie młodzieży w tamtych latach na ludzi wolnych, gdzie była taka chyba nawet zapis konstytucyjny w 75 czy 6 roku, gdzie młodzież polska to młodzież socjalistyczna. Takie były po prostu zapisy konstytucyjne, że ZSMP to sztandarowe wychowanie młodzieży. I mamy tutaj człowieka, który przeciwstawia się temu wszystkiemu i daje po prostu możliwość wychowania człowieka młodego, człowieka wolnego wewnętrznie w bezpośredniej relacji z Pismem Świętym w oparciu o słowo Pisma Świętego. Więc te rekolekcje w tamtych czasach oazowe no były tą platformą kształtowania się nowego pokolenia ludzi wolnych. Wcześniej no nie było tak na taką dużą skalę w Polsce, w ogóle w krajach demokracji ludowej nie do pomyślenia, żeby coś takiego na taką dużą skalę się działo. Więc te kontakty ze Słowakami, pamiętam, na granicy, oni byli zastraszeni, zaszczuci, przychodzili na oazy, czuli się ludźmi wolnymi, przynajmniej na tych parę, dwa, trzy dni, bo nie mogli dłużej. Więc to jest ogromne dzieło księdza Plachnickiego z lat, zwłaszcza 70. No, uwieńczone niewątpliwie takim podziękowaniem Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, który mówił, że ta pieśń oazowa, którą słyszał na rekolekcjach, wyniosła go na tron papieski i jakąś tajemniczą siłą go przyciągała do kraju. No to najlepsza rekomendacja od strony tej duchowej, jaką ksiądz Blachnicki w tamtych czasach po prostu robił. No niewątpliwie działanie Ducha Świętego było wówczas namacalne. Bardzo wiele osób ze skrajnych postaw takich negatywnych przechodziło po prostu metamorfozę. Stawali się normalnymi ludźmi żyjącymi w miarę wolnym takim wymiarze, tym wewnętrznym, wolni od nałogów. No więc takie są moje te spostrzeżenia, które w 70-tych latach tam uczestniczyłem. Panie Bogdanie, tak zapytam, a panu się udało do pana serca, do pana to przemówiło? To znaczy, ja od 73 roku aktywnie uczestniczyłem w ruchu Światło Życie do 82 roku. Byłem animatorem i tam, nie tylko. Więc wiele bardzo różnych
pozytywnych, takich mam bardzo pozytywnych doświadczeń. No więc setki młodzieży, prawda, tam przewinęło się w tym czasie, zwłaszcza tam pod Hale to było rozśpiewane pieśniami oazowymi, co było ogromnym zdziwieniem dla turystów, zwłaszcza, którzy gdzieś tam z Warszawy, zwłaszcza jak przyjeżdżali i no nie wierzyli, że coś takiego się może dziać w Polsce, gdzie do autobusuśmy wsiadali, no 70 lata, to realia tamtych czasów całkiem inne niż teraz. No i to po prostu było jedno wielkie, wtedy radosne oczywiście przebywanie na tych oazach, ale to te dwutygodniowe rekolekcje to były takie właśnie, no nie tylko radosne, ale przede wszystkim kształtujące postawy ludzi młodych. Oddziaływanie bardzo wiele osób w Polsce ma ten kościec taki dobrze ukształtowany. Myślę, że ta jego wizja księdza Blachnickiego samorządowej Polski, małych ojczyzn, co teraz są, jest realizowane, to naprawdę prekursor tych wszystkich zmian, które teraz następują. Niewątpliwe działanie Ducha Świętego właśnie w latach 70. na tych oazach zaowocowało. Takie jest moje odczucie wewnętrzne i może nie do końca wykorzystany ten potencjał, ale niewątpliwie to był taki przyczółek do tych wszystkich późniejszych zmian, czy KOR, czy tam, no. Także ja dziękuję. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję. Szczęść Boże Panu. Szczęść Boże. Panowie, do głosu naszego słuchacza, widza. Tak, tutaj chciałbym się odnieść głównie do słów Jana Pawła II, który rzeczywiście mówił o tym, że program, jaki przygotował ksiądz Franciszek Blachnicki dla ruchu oazowego, to tak naprawdę przełożenie na język praktyczny Vaticanum Secundum, tego, o co chodziło rzeczywiście ojcom soborowym, czyli wychowanie do świętości. Jan Paweł II też wychowywał właśnie do wolności, do tej wolności wewnętrznej, słynne jego wezwanie, nie lękajcie się, podjęte właśnie przez księdza Blachnickiego. I ciągle wracamy, można by powiedzieć, do tego sedna sprawy, tak? Czyli do tego światło życie, czyli do tego, aby wprowadzać to światło w życie, aby mieć tą wolność wewnętrzną. Czyli żeby mieć pewną wolność, żeby mieć tą wolność w sobie, a jednocześnie też, żeby być zdolnym do tego, żeby odważnie to wyznawać i żeby nie tylko robić to w domu, nie tylko robić to w oazie, ale również, żeby być odważnym w postępowaniu właśnie w życiu społecznym, w życiu zewnętrznym, tak, w swoim środowisku pracy, w życiu politycznym, żeby również kształtować te środowiska. Panie Adamie? Jeśli ojciec pozwoli, ja bym chciał jeszcze się odnieść do kwestii, którą podjął pan profesor Ryba. Zadawał pytanie o ten wymiar społeczny w formacji oazowej. Formacja oazowa to przede wszystkim formacja duchowości, formacja wnętrza, zmierzająca do tego, żeby przyjąć Pana Jezusa, nawiązać z Nim relacje, żeby przeżyć ten głęboki dar wyzwolenia w Duchu Świętym, ale u końca tej formacji stoi wezwanie do diakonii, do służby, do podjęcia służby w Kościele, do rozeznania swojego charyzmatu i do podjęcia tej służby w taki sposób aktywny. Nie wiem, to tutaj myślę, że pan doktor już bardziej byłby kompetentny w tej kwestii, żeby podawać nam dane, czy próbować się przymierzyć się do tego, jak duży wymiar miała formacja oazowa w latach 70. czy 80. Ja słyszałem nawet takie liczby sięgające, szacunkowe liczby mówiące, że być może przez formację oazową przewinęło się nawet milion, półtora miliona obywateli polskich, którzy przeszli przez oazę. Tak jak tutaj pan, który przed chwilą dzwonił do telewizji, do radia, mówił, że kilka lat był w oazie, ale to w nim zostawiło taki ślad, że zmieniło jego postawy. Dzisiaj wśród ministrów rządu są ludzie, którzy są aktywnymi oazowiczami, pochodzą z ruchu Światło Życie. Może nie na co dzień o tym mówią, ale tak po prostu jest. Wśród wielu samorządowców, w mieście, w którym ja mieszkam, jestem z Tomaszowa Mazowieckiego, wielu samorządowców, o dziwo, niekiedy z różnych komitetów wyborczych, z różnych opcji. To są ludzie, którzy przeszli przez oazę albo trwają w ruchu Światło Życie, chcą się angażować społecznie, chcą robić coś dla społeczności lokalnej. Wiele inicjatyw podejmowanych jest w taki sposób pozytywny, czyli na przykład w moim mieście Marsz dla Życia. To marsz, który robiony jest przez oazowiczów, którzy główne działania biorą na siebie, na swoje barki.
czy inicjatywa powstała w diecezji warszawsko-praskiej Kibicuj Rodzinie, czy inicjatywy, które ostatnio działy się wokół Narodowego Kongresu Trzeźwości, gdzie też oazowicze w taki sposób aktywny, pięknie włączali się, dając takie radosne świadectwo tego, że no to wyzwolenie w Chrystusie zmienia moje życie, ja się chcę tym podzielić, chcę tym darem służyć innym, żeby oni też mogli w tym uczestniczyć. Także myślę, że ten pozytywny wymiar się dzieje i że to jest najważniejsze, że Ruch Światło Życie jest żywą przestrzenią działania Ducha Świętego. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże, Andrzej z Niemiec się kłania. Szczęść Boże, Panie Andrzeju. Chciałbym się podzielić takim świadectwem. Wychowałem się w latach 70., 80. w Polsce, więc jeszcze pamiętam czasy komunizmu. I właściwie w młodym wieku już podjąłem decyzję, że nie będę pił alkoholu. I zacząłem szukać środowisk, w których mógłbym to realizować. I pierwszym takim środowiskiem to było harcerstwo. Okazało się, że drużyna harcerska, no, niby harcerstwo było komunistyczne, natomiast sama drużyna działała blisko parafii, więc bardzo duża część członków drużyny również była członkami oazy, więc się to właściwie się to troszkę mieszało. Natomiast zostałem przez to tak ukształtowany, że później, czy w szkole średniej, czy na studiach, czy jeszcze później, nie było szans, żeby namówić nie na napicie się alkoholu. A poznałem bardzo różne manipulacje, w jaki sposób inni koledzy namawiają. Wręcz wpuszczając poczucie winy, czy we wstyd. Także na pewno było to dzięki i ZHP, i dziełu księdza Blachnickiego. Także na dzień dzisiejszy udzielam się w Niemczech we wspólnotach trzeźwościowych. Co miesiąc mamy mszę o uwolnienie zarówno z nałogów, jak i o uzdrowienie ran dla osób, które były w rodzinach, które zostały skrzywdzone przez osoby uzależnione. Także dzieło trwa. Jeszcze mogę się taką informacją podzielić, że w najbliższym tygodniu, od 4 października do 7 w Karlsbergu, gdzie jest obecnie ośrodek Marianum, gdzie ksiądz Blachnicki zamieszkał, po wyrzuceniu go z Polski odbędzie się konwencja dla wspólnot trzeźwościowych i wspólnot dwunastokrokowych. Taka konwencja odbywa się raz na pół roku w tym ośrodku. Zresztą miejscu spoczynku wiecznego, ziemskiego, księdza Blachnickiego. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Dziękuję. Szczęść Boże panu. Ta służba dla ludzi zniewolonych, prawda, to już tak wychodzi, chociażby w tym głosie pana Andrzeja. Tak, dzisiaj też mamy problem. Przekazuje się pewien model społeczny młodzieży, że idziemy na stadion, idziemy gdzieś, prawda, kibicować, idziemy spędzać wolny czas, no to co robimy? Oczywiście robimy to z alkoholem. Ta reklama alkoholu jest, można powiedzieć, że niemalże wszędzie. Dostępność do alkoholu jest bardzo prosta i tu również znów działalność choćby samorządów, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o możliwość nabywania tego alkoholu, żeby to nie było przy szkołach, żeby to nie było rzeczywiście lansowane. I problem polega na tym, że potem nagle te same media, te same osoby bardzo często mówią, że no mamy zagrożenie, tak? Jest rzeczywiście poważne zagrożenie, bo młodzież się uzależnia, tak? Albo część tej młodzieży się uzależnia. Czyli z jednej strony podajemy taki model spędzania wolnego czasu, także jeśli sport, jeśli kibicujemy, to najlepiej z alkoholem. Z drugiej strony potem załamujemy ręce, że rzeczywiście mamy wiele osób uzależnionych i widzimy rzeczywiście skutki społeczne tych uzależnień. Więc z jednej strony nie pomagamy tej młodzieży, zwyczajnie w życiu nie pomagamy, ponieważ wprowadzamy... Promujemy, prawda? Tak, wprowadzamy ich w bardzo niebezpieczne zachowania i potem zbieramy tylko żniwo. Ale dlaczego to robimy? Dlatego, że ktoś na tym zarabia, tak? Zarabiają na tym ci, którzy produkują tego typu używki, tak? Ci, którzy rzeczywiście korzystają z reklam, ci, którzy korzystają rzeczywiście z tego typu wolnego spędzania właśnie wolnego czasu w ten sposób przez młodzież. Więc oaza rzeczywiście stanowi pewne środowisko, środowisko alternatywne, środowisko ludzi wolnych, środowisko ludzi odważnych, którzy również rzeczywiście spędzają wolny czas, ale spędzają go radośnie. I coraz częściej właśnie mamy do czynienia z marszami choćby dla życia, gdzie pokazujemy ludzi, którzy chcą spędzać życie w sposób naturalny, tak? Mają mamę, mają tatę, tak? Cieszą się tym życiem. Nie narzucają nikomu niczego,
nikogo nikomu, tak? Nie żądają od społeczeństwa, żeby nagle wszyscy żyli według ich, prawda, metody czy według ich, prawda, zapatrywań. Czyli kto tutaj jest wolny, tak? To wprost należy się zapytać, kto komu narzuca pewien styl, tak? I kto wskazuje, że ten styl powinien być stylem rzeczywiście uznawanym przez państwo, przez obywateli, tak? Przez naszych mieszkańców. Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja niezwykle raduję się, że temat o księdzu Blachnickim jest na antenie telewizji Trwam. Jestem w krucjacie wyzwolenia człowieka od, no od, tak bardziej może zaangażowany od kilku lat, a przy władzie od 2008 roku. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć może tak pokrótce, bo już czas nagli, że wydaje mi się, że wspólnota Światło-Życie z tą swoją grecką nazwą Fozoe ma wielki potencjał i myślę, że moglibyśmy nawet konkurować z Opus Dei, jeżeli ludzie, którzy są w tej wspólnocie, bardziej może by byli otwarci na nowości, na zmiany. I to tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To pan Artur. Panowie, odnosimy się? Na pewno jest to wspólnota żywa, tak? Ruch Światło-Życie jest wspólnotą żywą. Bardzo wiele młodych osób, młodych małżonków przychodzi właśnie do Ruchu Światło-Życie, szukając pewnych metod formacji, ponieważ ruch azowy, właśnie te wspólnoty domowego kościoła, daje pewne metody rzeczywiście pracy małżonków, którzy nie tylko pracują ze sobą, ale również wiedzą, jak wychowywać swoje dzieci, wiedzą, jak postępować. I to jest bardzo ważne, że umacniają się pewnym wzajemnym świadectwem właśnie na spotkaniach kręgu, czyli na spotkaniach takich rzeczywiście, gdzie tym wszystkim się wymieniają i potem, kiedy przychodzi do pewnego działania, mogą też liczyć na siebie, tak? Czyli na przykład jeśli podejmują jakieś działania, choćby taki marsz życia, tak? To nagle wystarczy wysłać maila, tak? Wystarczy rzeczywiście się skrzyknąć, porozmawiać i rzeczywiście możemy pewne wzajemne akcje tutaj podejmować. No, Ruch Światło-Życie jest ruchem żywym, tak? Nieustannie się rozwija nie tylko w Polsce, rozwija się również w innych krajach, chociażby na Ukrainie, w Irlandii, w Niemczech, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Więc rzeczywiście jest to ruch, który już zdecydowanie wychodzi poza nie tylko samą Polskę i nie tylko dotyczy Polaków w innych krajach, ale również tłumaczymy chociażby materiały oazowe na inne języki, ponieważ ta metoda właśnie FOSZOE, metoda Ruchu Światło-Życie jest bardzo chętnie przyjmowana przez innych ludzi, którzy szukają właśnie tej żywej wiary i pewnego stylu życia, tak? Szukają sensu życia i metod, które, można powiedzieć, pomogą im rzeczywiście w osiągnięciu tego, co sobie założyli. Panowie, wychowanie ludzi wolnych, z czym chcielibyśmy jeszcze, może są tematy czy przestrzenie, które powinniśmy może poruszyć, z czym zostawić, jak podsumować nasze spotkanie, głosy naszych słuchaczy, widzów? Na pewno brakuje aktu kolejnego w ruchu oazowym. To trzeba przyznać, że ta chrześcijańska służba społeczna zainicjowana przez księdza Blachnickiego w roku 81 w Polsce, potem kontynuowana przez niego na Zachodzie w formie chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów, nie została właściwie albo mocno zaszczepiona w Polsce. Po prostu zabrakło samego założyciela, zabrakło księdza Franciszka Blachnickiego. To jest to, o czym mówił pan profesor Ryba, czyli brakuje tego mocnego trendu, silnego trendu w ruchu azowym, choćby diakonii społecznej, choćby właśnie takiego spojrzenia, że to, co przygotowuje nas w oazie, tak, ta diakonia, którą podejmujemy ją nie tylko na rzecz wspólnoty oazowej, nie tylko na rzecz Kościoła, ale również na rzecz społeczeństwa. Czyli wielu, jak dla społeczeństwa. Dokładnie tak. Wielu ludzi to wyczuwa, ale rzeczywiście trzeba to jeszcze bardziej mocno podkreślić w formacji. Chociaż jest to bardzo trudne, ponieważ no, jest to długa droga do tego, żebym był w stanie powiedzieć, zaświadczyć o tym, w co wierzę, co wyznaję, czy jaki model rodziny rzeczywiście jest mi bliski, żebym mógł o tym powiedzieć społecznie, tak, wśród znajomych w pracy, żebym mógł o tym opowiedzieć na ulicy. I rzeczywiście oaza, można powiedzieć, że wychowuje ludzi wolnych, ale ludzi również odważnych. Dziękuję. Panie Adamie? Ojciec pytał o słowo podsumowania. Myślę, że takim słowem podsumowania może być to, że pięknym doświadczeniem moim, podobnie pana doktora, jest to, że ojciec Franciszek jest wychowawcą ludzi wolnych także po swojej śmierci. Bo dzieło, które przyjął, od Ducha Świętego przejął, to charyzmatyczne dzieło trwa i przynosi owoce. W wydawnictwie Światło-Życie w tym roku ukazała się książka, biografia, krótka biografia księdza Franciszka Blachnickiego zatytułowana Wolny dla. To dobre podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Wolność, którą otrzymujemy od Chrystusa, jest wolnością dla. Nie tylko dla mnie,
ale także dla innych, żebym tą wolnością służył innym, żebym pomagał im dojść do wolności. Ksiądz Franciszek Blachnicki swoim przykładem, swoim życiem, charyzmatem, do którego zaprasza, właśnie to robił. To jest dobre podsumowanie jego życia. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję też za uwagę. Mam nadzieję, że każdy z nas sobie w jakiś sposób odpowie, czy ja jestem właśnie wolny dla, tak? Czy ja jestem człowiekiem wolnym, co ja zrobiłem może z tą swoją formacją, może przeszedłem przez formację Ruchu Światło Życie i dziś jaką daję odpowiedź na życie społeczne, na budowanie tych relacji, na tą odpowiedzialność, czy ją scedowałem na kogoś i tylko później może mam żal, że nie jest to czy tamto zrobione. Tu jednak ta formacja też, myślę, do czegoś zobowiązuje postać księdza Franciszka Blachnickiego, człowieka niezłomnego, człowieka, który mimo przeciwności nie poddał się, ale szukał rozwiązania danej sytuacji i pewnej propozycji dla nas, ludzi wierzących. Bardzo dziękuję, panowie. Był z nami pan dr Robert Derwenda. Dziękuję. I pan Adam Tataraziński. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję widzom Telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja. Ze słuchaczami jeszcze nie do końca się żegnamy, bo usłyszymy się jeszcze na antenie Radia po 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.